występują Miłość i Przemoc, odcinek setny. Dziękuję, Telmo. To najlepsza kawa w moim życiu. Pewnie dlatego, że towarzyszy jej dobra wiadomość. Naprawdę zamknął Renę? Na to wygląda. Świetnie. Skoro nie umarł od moich strzałów, niech zgnije w więzieniu. Spokojnie, odpoczywaj. Jutro będziesz wolnym człowiekiem. Byłbym zapomniał. Musisz dać coś ode mnie Oriannie. I powiedz jej, że nadal ją kocham. Niedługo stąd wyjdę, więc niech na mnie czeka. Wyjedziemy w podróż, o której marzyliśmy. Proszę. Dobrze, Victorino, nie ma sprawy. Co jej dałeś? To list do jego dziewczyny. Koniec wizyty. Nikt nas nie rozdzieli. Ale muszę was o coś prosić. Mówcie do mnie tato. Tato, doskonale. Dzieci będą mieszkały ze mną w moim domu. Bez dyskusji. Niech Telma zabierze chłopca. Chcę z tobą porozmawiać. Telmy nie ma, ale możemy porozmawiać. Dzieci pójdą do pokoju. Nie, porozmawiamy później. Pójdę się wykąpać. Potrzebuję tego. Niemożliwe. Ten chłopiec jest już duży i w ogóle nie jest do nas podobny. To na pewno jakaś zasadzka. To nie może być Juan Carlitos. W dodatku Juan chce ze mną porozmawiać. Na pewno coś się stało. Szefie, tak mi przykro. Jak to powiedzieć? Przepraszam za wczoraj. Wie pan, jak to jest. Nie mogłem wyrzucić Elwiryty z domu. Spokojnie. Nie musisz się tłumaczyć. Jak mówi Romano, jest spoko. Wie pan co? Podziwiam pana. Ma pan tyle problemów, a zawsze znajdzie pan dla każdego dobrą radę. Jak pan to robi? Mam swój sposób. To uśmiech. Życie jest twarde, ale kto płacze, przegrywa. Dlatego trzeba robić dobrą minę do złej gry. Pamięta pan, jak kiedyś siedzieliśmy w ogrodzie u pani Revueltas i Grety i wyobrażaliśmy sobie, jak to by było, gdyby one były naszymi żonami? Pan chyba słoniową. Wielorybią, jak wiele ryb.
Dobre, co? Takie sobie. Wie pan co? Pamiętam wszystko, co mi pan powiedział. I coś panu powiem. Panu się udało. A mnie? Niech pan na mnie spojrzy. Nie wyszło mi z Gretą. Ale tak. Greta jest jak Virginia, tylko że na odwrót. Jak to? Po prostu. Teraz chce spróbować w życiu wszystkiego, rozumiesz? Jest w takim wieku. Chce wszystko wiedzieć, chce wszystko przeżyć. A ty musisz być światem, którego ona chce spróbować. Ale jak? Złap ją za rękę i pokaż jej życie. Pokaż jej, jakie ono jest piękne. Bądź dla niej pierwszy we wszystkim. Zgadnij, kto to? Beltran? Beltran? To okropne. Moj... Jak się masz? Nie jestem Moj, tylko Mojses. Ale mów do mnie jak chcesz. I tak będę szczęśliwy. Chodzi o to, że... Zapomnij o tym. Już zapomniałem. Trochę mi smutno, bo nie chodzisz już na siłownię, a dziewczyna musi być twarda. Chyba, że proszę ją o całuska. Dziękuję, ale jesteś namolny. Namolny? Dopiero zacząłem. Przyszedłem cię gdzieś zaprosić i nie przyjmuję odmowy. Chcę cię zaprosić na zajęcia jogi. Czego? Jogi. Nie umiem tego. Ja też nie. Ale może z ciebie będą śmiać się bardziej? Idziemy? Jedno pytanie. Słucham. Chcę wiedzieć, ile masz lat. 27. Jestem Wenezuelczykiem, studiowałem na Uniwersytecie Centralnym. Należałem do drużyny baseballowej. Trudno było mi wyjść na swoje, ale jestem z siebie zadowolony. I chyba to jest najważniejsze. Chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania, które chciałaś mu zadać. Wiek ten sam, ciało, twarz, włosy. Ale reszta? Nie. On nie ma nic wspólnego z Beltranem. Musisz być dla niej pierwszy we wszystkim. Musisz jej pokazać gwiazdy na szczycie góry. Być pierwszym, z którym zje na spółkę pyszne spaghetti. Pierwszym, który będzie się z nią śmiał do rozpuku. Pierwszym, który sprawi, że zobaczy gwiazdy podczas kochania. Bo taka jest miłość. I to ona sprawia, że wszystkie wspomnienia będą tak niezapomniane. Ma pan rację. To fakt. Ale wie pan co? Nie miałem dla niej czasu, bo byłem zajęty moimi problemami z Rosją. Nie mogłem się jej pozbyć. Ale od dziś wszystko się zmieni. To rozumiem. Stanę się facetem, z którym za rękę będzie chciała przejść cały świat i całe życie. I dobrze, jeszcze wspomnisz moje słowa. Co wy tam knujecie? Dziś wieczorem tylko dla kobiet? Oszalałyście? To twój wieczór panieński. Trzeba uczcić to wielkie wydarzenie. Ubierz się lekko, bo będzie bardzo gorąco. I niech pani weźmie pastylki na wysokie ciśnienie. Ciśnienie? Przecież nie jestem staruszką. Czuję się bardzo młodo. Ale trzeba się zabawić. To ostatni raz przed zamążpójściem. Wieczór panieński w kancelarii? Tak. Lorenzo, pomożesz mi. Ja? Tak. Ale jak mogę ci pomóc? Nie. Przynieś mi drugą kawę. Ta jest już lepsza.
Co ty wyprawiasz? Tak, przy wszystkim. Nie o to mi chodzi. Już nie pamiętam twojej klatki. Umiesz tańczyć? Ja? Nie. Umiesz ruszać biodrami? Zapomniałam, jak wyglądasz. Zatańcz. Ruszaj się. Tańcz. Dobrze, ale przesuń się tutaj. Zasłoń mnie przed ludźmi. To dlatego nie zapadłeś mi w pamięć. Wystarczy, siadaj. Powiedz mi, o co chodzi. Mój kochany, będziesz striptizerem na przyjęciu w jesieni. Co? Czyś ty oszalała? Na przyjęciu pani Revueltas? Po moim trupie. Pójdziesz tam. Nie pójdę. Pójdziesz. Jairo się wkurzy. Mam doskonały pomysł. Sam zobaczysz. Nie dopuszczę do tego ślubu. Kuzynie, dam ci ostatnią szansę. Ale tylko dlatego, że jesteśmy rodziną. A rodziny się nie wybiera. Trzeba brać taką, jaką daje nam Bóg. Więc uszanuj to. Masz być grzeczny i słuchaj się mnie. Nie zawiodę cię. Twoje słowa dotknęły mojej duszy. Przestań słodzić. Mam na ciebie oko. Zabieraj się do roboty. Halo? Numa, to pilne, słuchaj. Zobacz, co dla ciebie zrobiłam. Twój ulubiony deser. Ryż z mlekiem. Proszę. A ver. Czy coś ci to przypomina? Nas? Nasz dom? A nosotros? A ver. A nuestra casa? Tak. Pamiętam ten smak. Dam ci trochę. Abre la boca. Otwórz. Abre la boca. Abre la boca. René. Wytrecie. Zobacz, co narobiłeś. Teraz twoja kolej. Toma tu. Ubrudziłaś mnie. Musisz to wyczyścić. Wyczyszczę. Zemsta jest słodka. Zobacz. Wariat. Spójrz na ubranie. Co mi jest? Co się dzieje? Pomocy! Kuzynie, na znak zgody zorganizuję ci wieczór kawalerski w Café Legal. Nie ma mowy. Właścicielką kawiarni jest Elvira. Nie chcę mieć przez nią problemów z Virginią. Nic z tego. To impreza tylko dla mężczyzn. A Elvira udostępni nam lokal. Zgódź się na znak przyjaźni. Zgódź się, szef. Człowiek żeni się tylko raz. O co chodzi, kochanie? Nie przestawaj. Wszystko w porządku. Małżonkowie uprawiają seks. Nie. Ostrożnie. Przepraszam, nie wiem, co się ze mną dzieje. Wybacz. Może kiedy indziej. Nos amamos otro día, sí. Discúlpame.
Proszę, René. O co chodzi, René? Przecież tak się kochamy. Co się stało? To nieistotne. Będę walczyć. Odzyskam się. Odbuduję nasze małżeństwo. Odbuduję nasze życie. Znajdziemy Umberta i zbudujemy dom na plaży. Halo? Halo? Sí, sí, no tak, problema. Nie ma problemu. Zanotuj adres. Nie żyje. Trzeba zawiadomić detektyw Tule i rodzinę. I jego adwokata. Bo już nie ma kogo bronić. Nie ma mowy. Na pewno będą stripteaserki, a ja nie chcę mieć problemów z moją przyszłą żoną. Nie dowie się. Nikt jej nie powie. To nasza tajemnica, prawda? Nikt nie powie. A już na pewno nie ta panienka, która wyskoczy z wielkiego tortu. O czym ty mówisz? Panienka z kremem na ciele? Z truskawkami? Szefie, to tylko żart. To wyłącznie męskie przyjęcie. Na cześć faceta, który ma na tyle odwagi, by się ożenić. I to po raz drugi. Zaprosimy kumpli. Załatwimy kilka skrzynek piwa i wypijemy za zdrowie kobiet, choć nie są tego warte. Dobra, ale pod jednym warunkiem. Zapytam Virginię, czy mogę. Już po nim. Jeszcze się nie ożenił, a już prosi o pozwolenie. A ona zaraz każe mu prasować, prać, zmywać, sprzątać. Zepsułaś nam zabawę. Dziś możecie wyjść wcześniej. Wynajęłam kawiarnię na prywatną imprezę. A kto będzie obsługiwał? Właścicielka. To wieczór kawalerski Jairo i tylko ja mogę tu być. To będzie kompletna klapa. Tego właśnie chcę, żeby nic się nie udało. Nie martw się, Jairo. Dziewczęta też przygotowały dla mnie wieczór panieński. Dla ciebie? A będą stripteaserzy? Coś ty. Nic z tych rzeczy. Tylko małe spotkanie. Herbatka, ciasteczka. To dobrze. Przepraszam, nie mogę, źle się czuję. O co chodzi? Mogę ci pomóc? Jestem spięta. Boję się. To strach przed terapią. Znalazłaś się w nowej, nietypowej sytuacji. Nie. Czuję się tak, jakby ktoś mnie wołał i potrzebował. Usiądź i uspokój się. Zwizualizujemy ten strach. Nadamy mu wizerunek. Wyobraź sobie biały, pusty pokój. Co widzisz? Co czujesz? Czuję się samotna. Boję się. Kogo się boisz? A Victorino. Victorina. Zadał mi wiele bólu. Boję się, że koszmar wróci. To niemożliwe. Teraz jesteś inną kobietą, wierzę w tym. Tak bardzo cię kochałam, Victorino. Ale to już koniec. Zabiłeś naszą miłość. Teraz jestem silną kobietą. Sama poradzę sobie z moim życiem. Nie potrzebuję cię. Odejdź
i pozwól mi ułożyć sobie życie z mężczyzną, którego kocham. Con el hombre que amo y que me valora. Dziękuję, że dałeś mi coś najcenniejszego w moim życiu. Naszą córkę Julietę. Ale nie będę niewolnicą twojej złości. Dosyć tego. Żegnaj. Magdaleno, wybaczysz mi wszystko, co ci zrobiłem? Tak. Wybaczam ci. Nie możemy wydać ciała, dopóki koroner go nie obejrzy. Strażnicy powiedzieli, że zaczął się trząść, krzyknął i umarł. To mógł być wylew, ale równie dobrze otrucił. Ten pan był wtedy na służbie. Była tu dziś kobieta, przyniosła mu kawę. Jaka kobieta? Thelma Fernandez. Patricio, natychmiast ją odszukaj. Dziękuję, pani doktor. Mam wrażenie, że pożegnałam się z Victoriną, że zamknęłam pewien rozdział w moim życiu. Zgadza się. Uzewnętrzniłaś swoją złość. Wyrzuciłaś z siebie cały żal. A kiedy nie ma żalu, odnajdujemy spokój. Ale nie myśl, że to koniec. Przed nami jeszcze dużo pracy. Domyślam się, że to pożegnanie to dopiero czubek góry lodowej. Tak, pewne rany są bardzo głębokie. I nawet jak myślisz, że je zaleczyłaś, to nieprawda. Z tego, co mówisz, Victorino miał wielki wpływ na twoje życie, na twoją samoocenę. Dlatego potrzebujesz akceptacji innych i nie tolerujesz swoich błędów. Zupełnie jakby czytała pani mój horoskop. To widać? Widzisz? Uciekasz w dowcip, bo wiesz, że to twoja słaba strona. Ale jeśli chcesz, znajdziemy w tobie siłę, by stawić temu czoło. Chcesz stać się inną kobietą? Bardziej niż pani przypuszcza. Chorlito, co tu robisz z dzieckiem Wilfrego? Proszę, weź ją. Bo całe moje życie to pozy i show, farsa, teatr wędrowny. Una farsa. Un teatro ambulante itinerante. A w środku czuję wielką złość, której nie mogę rozładować już od kilku miesięcy. Rosją mną manipuluje, prześladuje mnie, traktuje mnie jak celofan, przynosi mi dziecko do popilnowania. Z całym szacunkiem dla twojej osóbki, Olgita. Musisz odpocząć, ja popilnuję małe. Dzięki. Jak tak dalej pójdzie, on zwariuje. Jeszcze bardziej. Co ci jest? Straciłam go, już nawet na mnie nie patrzy. Nic do mnie nie mówi. A taka byłam z nim szczęśliwa. Nie denerwuj się, znasz go. Czuję się winny, ale kocha cię. Pewnie zachowuje się jak wariatka, jak kompletna niedojda. Ale co mam robić? Przecież kocham tego głupka. I chyba umrę, jeśli on nie będzie kochał mnie. Co robić? Spokojnie. Thank you.
Co ci jest, Telmo? ¿Por qué estás así? Chcę cię prosić o przysługę. Ukryj mnie. Mam się ukryć? Co zrobiłaś? Proszę was, muszę porozmawiać z Orianą. Zostawcie nas sami. Idźcie się pobawić. Chcesz zatrzymać ich obu? Dziwi mnie to. To nie jest nasz syn. Dzieci zostaną ze mną. I zgadzam się z tobą. Tu się dzieje coś dziwnego. Arystoteles przyprowadza do mnie dziecko, które nazywa się Umberto. Robisz mu badanie i okazuje się, że to mój syn. Potem ja robię mu badanie i wyniki są zupełnie inne. Dziwne. Nie wiesz, dlaczego Arystoteles nie chciał, żebym pojechał do sierocińca? Nie wiesz? Ty też nie chciałeś, żebym tam pojechał. Potem zjawił się Arystoteles z prawdziwym Juanem, bo tamten nim nie był. Ktoś powinien mi to wyjaśnić, na przykład ty. Wyjaśnij mi, co się tu do cholery dzieje. Nie miałam dokąd pójść, dlatego zadzwoniłam. A ty powiedziałaś, że mogę na ciebie liczyć. Pomożesz mi? Mogę na ciebie liczyć? Pomogę, ale musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Przed czym uciekasz? Mów. Zabiłam Wiktorina. Co zrobiłaś? Zabiłam Wiktorina, by chronić moje dzieci. Zabiłam go. Chcę znać prawdę. Jeśli jej nie poznam, wyniesiesz się z mojego domu. Daj mi spokój, nic nie wiem. Owszem, wiesz, mów. Zostaw mnie. Dobrze. To był pomysł Pameli. Znowu Pamela. Jaki był jej cudowny pomysł? Sama bym na to nie wpadła. Poradziła mi, żebym znalazła jakieś dziecko i powiedziała, że to twój syn. Dlaczego to zrobiłaś? Żebyś zostawiła mnie. Żebyś zajął się mną, twoim domem i dzieckiem. Doprowadzał Orianę do szaleństwa, chciał ją skrzywdzić. Dlatego zaniosłam mu kawę z trucizną, żeby cierpiał jak Reinaldo i Manuela. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Wiktorino chciał oskarżyć Renę o śmierć Ponce de León. Nie musiałaś go zabijać. Strzelił trzykrotnie do Reny. Zasłużył na to. A nawet na coś gorszego. Nie mogłam pozwolić, by nadal krzywdził ludzi. A tym bardziej moje dzieci. Tylko ty jesteś w stanie mnie zrozumieć, prawda? Mogę na ciebie liczyć? A co z moim prawdziwym synem? Co z nim? Nie miałaś zamiaru powiedzieć mi prawdy? Przyprowadziłaś tu jakieś dziecko i powiedziałaś, że jest moje? Jesteś wariatką. Kompletną. Nic się nie zmieniłaś od dnia, w którym zgubiłaś naszego synka. Zrozum mnie. Co mam zrozumieć? Tutaj nie ma co rozumieć. Absolutnie nic. Zrobisz wszystko, byle tylko zaspokoić swój egoizm. I wiesz co? Nie obchodzi mnie, że nie pomyślałaś o mnie, bo nigdy nie myślałaś o nas. Nigdy nie obchodziło cię nawet nasze dziecko. Czy ty kiedykolwiek kogoś kochałaś? Oczywiście. Ciebie. Zamknij się. Nigdy nie mów, że mnie kochasz. Wysłuchaj mnie. Byłam zdesperowana.
Nie wiedziałam, co robię. I pojawiła się Pamela. Przekonała mnie. Zmanipulowała. Znasz ją, Juan. Kiedy zaczyna mówić, w końcu zaczynasz jej wierzyć. Dobrze o tym wiesz. Do czego zmierzasz? Wiem, jaka jest Pamela. I wiem, jaka jesteś ty. Mam cię dosyć, twojego egoizmu, twojego braku dojrzałości. Weź odpowiedzialność za swoje czyny. Przepraszam. Dzwonili z policji. Otruto Victoriana Soriano. On nie żyje. Czego by ci nie zaproponowała, powinnaś odmówić. Jak mogłaś upaść tak nisko? I powiedz mi coś. Kto wymyślił, że to Pamela będzie mnie bronić i wyciągnie z więzienia? Zmówiłyście się, żebym zapomniał o Anie? Po tobie mogę się spodziewać wszystkiego. Nie myśl, że zawsze jestem taka wyrachowana i samolubna. Jasne. Daj mi choć jeden przykład, kiedy nie myślałaś tylko o sobie. Myśl. Nigdy nic nie wymyślisz. Zawsze myślałaś tylko o swoich zachciankach. Przykro mi, Juan. Ja też wiele wycierpiałam. Cierpię od chwili, kiedy Arystoteles przyprowadził pierwszego chłopca. Nie powiedziałam ci prawdy, bo widziałam, jaki byłeś radosny. Byłeś taki rozemocjonowany. Czułam, że nie mam prawa odbierać ci tego szczęścia. O jakim prawie mówisz? Ty nie masz do mnie żadnego prawa. Odświeżę ci pamięć. Najpierw ktoś porwał mojego syna. I to spod twojego nosa, bo byłaś naćpana. Potem przyprowadzasz dziecko, które nie jest moim dzieckiem. Jesteś wariatką. A wiesz dlaczego? Przez narkotyki. One cię do tego doprowadziły. Ale źle na tym wyjdziesz. Ktoś taki jak ty nie może liczyć na nic dobrego. Nie. Chcesz tu dać czarny? Oszalałaś. Możecie się skupić przy takiej muzyce? To bardzo dobra muzyka. Bez muzyki byłoby nudno. To prawda. Zabiorę pędzle, pójdę je umyć. Cześć, mamo. Jestem zmęczona, byłam na terapii. Jak było? Chyba dobrze. To wymaga cierpliwości i woli, ale... Dzień dobry. Proszę, wejdźcie. Mamy złe wiadomości. O co chodzi? Coś nie tak z tatą? Tak, to ma związek z Victorinem. Co się stało? Przykro mi, Victorino nie żyje. Co takiego? Niemożliwe. To Thelma, moja przyjaciółka. Pracowałyśmy razem. Dobrze mieć przyjaciół, co? Bardzo dobrze. Ona wie o nas wszystko. Wiele jej o tobie opowiadałam. Zawsze dodawała mi otuchy i wiary. Mówiła, żebym nie traciła nadziei, że cię znajdę. I tak się stało. Dziękuję za opiekę nad Doris. Nie mówiłaś, że René ma kłopoty z pamięcią, bo nie miał. Był normalnym mężczyzną. To na skutek postrzału. Tym bardziej nie żałuję, że zabiłam tego szczura. Zasługiwał na śmierć. Słusznie postąpił.
Aquí está el informe forense. To raport koronera. Victoriano Soriano Victorino zginął tak samo jak Ponce de Leonowio. Con cianuro. Przez cyjanek? Tak, tylko że dawka trucizny była mniejsza, więc nie umarł od razu. Jak go zażył? Był w kawie od Telmy? Tak, w kawie od Telmy. Patricio, niech Venegas przyniesie piwo. Trzeba to uczcić. Dziś zamykamy tę sprawę. Już wiemy, kto zabił Ponce de León. Victorino był w więzieniu. Oskarżony o postrzelenie René. Dlaczego go zabiłaś? Chciał pogrążyć Oriane. Nie mogłam na to pozwolić. Ale czym zasłużył sobie na taki koniec? Przez niego Beltran powiedział Oriane, że nie jest jego siostrą, że jest zabójczynią i że już jej nie kocha. Rozumiesz? Nie mogłam pozwolić, by moje dzieci się znienawidziły. Posłuchaj mnie. Ciągle mówisz o jakichś dzieciach. Co to za dzieci? Beltran i Oriana. Ja jeszcze bym nie świętował. To tylko przypuszczenie. A jeśli była posłanniczką? Czyją? Oriane. Kazała Telmie zabić Victorina, żeby nie powiedział, kto wsypał cyjanek do kieliszku. Możliwe. To by się zgadzało. Ale moim zdaniem Telma jest morderczynią. Zabiła Victorina, żebyśmy trafili na jej ślad. Co? Nikt nie zabija po to, żeby powiedzieć, to ja zabiłem. Ale tak właśnie było. Teraz trzeba sprawdzić, dlaczego. Twoje przywiązanie do Oriany i Beltrana zawsze wydawało mi się podejrzane. Tyle miłości od zwykłej nianki. Nie byłam zwykłą nianką. Byłam ich mamą. Byłam kochanką Reynalda i zaszłam z nim w ciążę. A Manuela chciała zatuszować skandal rodzinny. I uznała Beltrana za swoje dziecko, żeby ludzie nie podejrzewali zdrady. Właśnie. Dla Manueli najważniejsza była pozycja. Nigdy nikomu nie powiedziała, że była bezpłodna. A Oriana? To była obietnica. Reynaldo obiecał mi, że się rozwiedzie i weźmiemy ślub. Uwierzyłam mu i znowu zaszłam w ciążę. Potem poprosił, byśmy razem zamieszkali. Wyjechaliśmy w podróż, żeby ludzie uwierzyli, że to jej dziecko. I żeby Reynaldo nie miał problemów. Rozumiesz? I co zrobił Reynaldo? Patrzył bezczynnie, jak zabierają ci dzieci? Był tchórzem. Wolałam zostać przy dzieciach w charakterze nianki. Dlatego przez tyle lat milczałam. Por eso yo callé todos estos años, amiga. Telma, por Dios. Escúchame, mamá. Mamo, teraz żałuję tych wszystkich chwil, kiedy pragnęłam, by zniknął. Kiedy pragnęłam, by go z nami nie było. Żałuję tego i bardzo bym chciała, żeby znowu na mnie nakrzyczał, żeby mnie zganił. Teraz, kiedy go z nami nie ma, najbardziej za nim tęsknię. I będę tęsknić za wszystkimi, tymi złymi i dobrymi chwilami. Co zrobić, żeby to tak nie bolało? To kwestia czasu. Czas leczy rany. Nie martw się. Wiem, że trudno ci się z tym pogodzić, ale takie jest życie. Así es la vida, mi amor. Mama, yo.
Chciałabym, żeby wybaczył mi wszystkie chwile, kiedy go osądzałam, kiedy byłam dla niego niedobra. Wiem, że nie był doskonały, ale to był mój ojciec. Nie wiem, jak poradzić sobie z tym bólem. On był jak każdy. Czasem robił złe rzeczy, a czasem dobre. I zrobił też coś cudownego. Ciebie. Dziękuję, że przyszedłeś. Musimy porozmawiać. Tak, wiem, że zawiodłem. Pozwól mi mówić. Nie ma osoby na świecie, która czułaby się gorzej. Jak to możliwe, że nadal nazywasz przyjacielem kogoś, kto nie potrafi wyciągnąć cię z więzienia? Fatalnie się czuję, jak karaluch wdeptany w podłogę. Czuję się jak szmata. Jak... Wystarczy. Uspokój się. Właśnie o tym chcę porozmawiać. Nigdy mnie nie zawiodłeś, to ja zawiodłem ciebie. Jak to nie zawiodłem? Dlaczego ty zawiodłeś mnie? Wytłumacz mi to. Postanowiłem, że będzie mnie bronić Pamela. To straszne. Nie dotykaj mnie. Jak mogłeś mi to zrobić? Dlaczego wybrałeś Pamelę? Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? To zdrada. Zasługujesz na szubienicę. Ale nie za zdradę, tylko za głupotę, za totalny imbecylizm. Jak mogłeś zatrudnić Pamelę Johnson, skoro to ona wpakowała cię za kratki? To nie tak. Zgodziłem się, bo taka jest strategia. Nie rozumiem. Możesz mnie tu posadzić i powiedzieć, dlaczego zatrudniłeś Pamelę? I dlaczego taka jest twoja strategia? Jak ja nienawidzę Mai i jej pomysły. Po co mam iść na wieczór panieński w Virginii, skoro jej nie znoszę? Pamelo stało się coś strasznego. Wiem, Victorino nie żyje, ale to drobiazg. Co? Victorino nie żyje? Nie wiedziałaś? Ale nie smuć się. Śmierć Victorina jest tak nieznacząca, jak śmierć kota, którego podarował ci ojciec. Skoro nie o to chodziło, to o co? O nic. Juan już wie o podstawionym dziecku. Wie, że to był twój pomysł. I co teraz? Opracowanie wersji polskiej Studio Combat. Tekst Anna Kowalczyk. Czytał Marek Lewek.